Dzień dobry. Dzisiaj będzie przepis na ciasteczka z trzech składników. Na ciasteczka z trzech składników bez jajek, które są obłędnie pyszne i banalnie proste. Świetnie nadają się do kawy bądź herbaty. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Uwielbiam ten przepis, dlatego, bo proporcje są banalnie proste do zapamiętania. Każdy ze składników powinien ważyć dokładnie tyle samo, co pozostałe. My zaczynamy od 100 g masła. Następnie dodajemy 100 g mąki pszennej. I nasz ostatni składnik, czyli 100 g dobrej jakości twarogu. Gdy mamy już wszystkie składniki, musimy je drobno posiekać. Tak, bierzemy nóż i siekamy wszystko dokładnie. A gdy już wszystko pokroimy, zabieramy się za zagniatanie ciasta. Tak, musimy z naszych składników zagnieść takie jednolite ciasto. I tak przygotowane ciasto owijamy folią spożywczą i wkładamy na 20 minut do lodówki. Musi się schłodzić. Gdy ciasto się chłodzi, my pracujemy dalej. Bierzemy blachę, taką z wyposażenia piekarnika i wykładamy ją papierem do pieczenia. Następnie posypujemy mąką stolnicę, tak żeby później nasze ciasto nie przywierało. Kiedy minie 20 minut i nasze ciasto jest schłodzone, wyciągamy je z folii, układamy na stolnicy i rozwałkowujemy. Rozwałkowujemy na placek o grubości kilku milimetrów. Następnie chwytamy za szklankę albo za foremki i zaczynamy wycinać nasze ciasteczka. Myślę, że to jest też taki element, którym możemy podzielić się na przykład z dziećmi, wspólnie z dziećmi przygotować te ciasteczka. Wycięte, przygotowane ciasteczka przekładamy na naszą blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Czy to wszystko? No nie do końca. Musimy jeszcze czymś wykończyć nasze ciasteczka. Ja moje ciasteczka wykończyłem cukrem trzcinowym, bo on idealnie mi pasuje do nich, ale możecie je posypać tym, czym chcecie. Właściwie wszystko mamy zrobione. Pozostało nam jeszcze upieczenie ciastek. Ciastka pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra i dół. I ciastka pieczemy stosunkowo krótko, bo przez mniej więcej 15 minut. Tak. Ciasteczka są gotowe. Wystarczy je wystudzić i możemy jeść. Możemy też je spokojnie przechować w pudełku przez kilka dni. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Mam nadzieję, że przygotujecie ciasteczka. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie, piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia!